panie trenerze, po dwóch meczach wyjazdowych podejmujecie w najbliższą niedzielę drużynę Grupa Azotunia Tarnów. Czy pomimo braku kapitana Marcina Waculika i głównego juniora Rafała Kaczmarza nie opuszcza was chęć walki i zwycięstwa? No, po to jesteśmy tutaj w tym naszym mieście. Jesteśmy z Gorzowa, drużynę mamy gorzowską, po to, żeby walczyć o jak najlepsze laury dla naszego miasta, klubu. Nie ma sytuacji takich, które są beznadziejne. Zawsze może być gorzej, także trzeba patrzeć z optymizmem. Trenerze, Grzegorz Falasek trenował już na tym torze. Ile jednostek treningowych ewentualnie odjedzie przed debiutem, przed gorzowską publicznością? No, trenował, został zakontraktowany, od razu się pojawił na torze i kilka jednostek. Ostatnia była razem z Bartkiem we wtorek. Będzie jeszcze następna. Także zapoznał się z torem. Czyli już możemy powiedzieć, jaki będzie skład? No nie możemy powiedzieć, bo ostatecznie jeszcze nie podjąłem decyzji. Są dwa warianty, które mogą być i dlatego jeszcze nie powiemy, bo to jest się rodzi dopiero, może nie rodzi się, jeszcze trzeba usiąść 5 minut i zadecydować. Może parę słów na temat rywali, silne, słabe strony, Nicky Pedersen w rewelacyjnej formie. Zgadza się, no Nicky Pedersen bardzo dobrze jedzie, faworyzowany Toruń odprawili z Kwitkiem i to zdecydowanie i to nawet po przegranych startach, także dobrze się czuję na swoim torze. Dobry mecz stoczyli w Częstochowie, gdzie do połowy, można powiedzieć, wynik był sprawą jeszcze otwartą. Także to nie jest taki zespół, który przyjdzie tutaj na wycieczkę. Zwłaszcza, że każdy widzi swoją szansę w obliczu naszych problemów. Chce wykorzystać tą sytuację, w której się teraz znajdujemy. Myślę, że tak do tego podejdą. Myślę, że piętą achillesową są pewnie juniorzy, ale no my też nie mamy czym podstraszyć. W tym momencie został nam jeden junior. No ale liczę na równą zespołową jazdę pozostałych zawodników i dzielną postawę Alana. I myślę, że to powinno wystarczyć. Ale patrząc na prognozę pogody, ma być zgoła inna. To tylko nam utrudnia przygotowania, bo inne warunki pogodowe są teraz, a inne warunki będą pogodowe w dniu meczu. Także nieraz te trenowanie obraca się przeciwko trenującym. Przyjeżdża gość z czystą głową i patrzy, co jest na torze, jeden, drugi bieg. A tu się kłębią przeraz myśli. To nie tylko pogoda, w sensie słońce, ale też i wilgotność powietrza. To jest bardzo kolosalne znaczenie, tak jak we Wrocławiu przekonaliśmy się na własnej skórze, że to Bartek może więcej powiedzieć, że to jest no naprawdę duża gra w takie dość, można powiedzieć, w ciemno czasami. Trenerze, mam też pytanie o Szymona Woźniaka, bo jest w Rosji. W pierwszym meczu dwa punkty. Czy jest jakieś takie, czy jest szansa, że jakoś teraz ta dyspozycja będzie lepsza i czy kiedy ewentualnie Woźniak będzie mógł tutaj przyjechać z Rosji i potrenować coś? On nie ma możliwości takiej, bo jest w Rosji teraz i jest bardzo daleko. Jak gdyby to się dzisiaj odbyły te zawody, a myślę, że się nie myślę, tylko wydaje mi się, patrząc na to, co tam jest, że na razie leje, być może tych zawodów nie będzie, także będą jeden dzień opóźnione, także niech zdąży na mecz, a trenować już trenował w Gorzowie, także mówię, trenowanie czasami się obraca w drugą stronę. Jeżeli nie idzie, się nie trenuje, jeżeli idzie, też się czasami nie trenuje, a to nie znaczy, że nie trenujemy, no mówię, to jest, są dwa różne czynniki, trening ma inne zadania, a jazda w zawodach to już jest kompensacja tego wszystkiego doświadczenia, które się wyciągnęło nie tylko z toru gorzowskiego, a Woźniak zaprezentował się bardzo dobrze, uważam, we Wrocławiu, idzie jego poziom sportowy do góry i spokoju z czasem będziemy się cieszyć z tego zawodnika i jego postawy. Alan jeździ w Rzeszowie, jest półfinał Srebrnego Kasku, wczoraj jeździł w Zielonej Górze, Liga Angielska była wczoraj i dzisiaj jest, gdzie Kasprzak, a ten dzisiaj jeszcze Sundström będzie startował. Także no, są zawody, w których uczestniczą, zjeżdżają się na piątek. W piątek będziemy się tutaj przygotowywać. Powiem tak, gdzieś tam te ustawienia, gdzieś tam z zeszłych lat i w tym roku troszkę się różnią i gdzieś tam w każdym treningu znajdujemy coś nowego, nową regulację i gdzieś tam trzeba to jak najbardziej pielęgnować i patrzeć, co w danym dniu najlepiej działa, by móc to wykorzystać w niedzielę.
Wiemy, że mamy troszkę osłabiony skład, może nie troszkę, bo mamy. I każdy z nas, który jest w składzie, musi dać z siebie, myślę, że więcej niż 100%, żeby po prostu odjechać dobry mecz i żeby tutaj Gorzów był z nas zadowolony. I czeka nas niełatwe na pewno spotkania, ale na pewno damy z siebie wszystko. Taki wyścig, gdzie jesteś sam, wiesz, że nie ma wsparcia ze strony, czy też nie ma kolegi, który może tam troszeczkę nawet po starcie zamieszać. Czy ciebie to bardziej mobilizuje, czy w ogóle nie zwracasz na to uwagi? Znaczy, no, widzę, że jestem sam i mam mniej, oni mają więcej miejsca dla siebie niż ja, bo ja jestem sam i, że tak powiem, nikt tam, tak jak mówi pan Nick, w pierwszym łuku nieraz jest zamieszanie jakieś, coś właśnie ten junior zrobi tak, że gdzieś te drogi się pojawiają. Aczkolwiek próbuję nie zwracać na to uwagi, po prostu staję pod taśmą po to, żeby wygrać bieg i żeby tutaj pomóc jak najbardziej drużynie, żeby te, że tak powiem, duże ilości punktów przywozić.